Siema, witajcie, tutaj Tariel i witam was w Cube World Beta. Za parę dni jest premiera, także z tego powodu kontynuujemy naszą rozgrywkę. Trochę już pograłem, żeby rozkminić trochę sterowanie, o co chodzi w tej grze, jakie są zmiany od dawna wprowadzone, ponieważ ta gra była w dość dużym zastoju przez parę lat długich i dopiero teraz ma swoją premierę. Dobra, ja słyszę żabkę, która jest wojownikiem i ma specjalizację jako guardian, czyli tarcza i miecz. Tak to powinno być w praktyce, a jak będzie, to zobaczymy. Okej, okay, największą nowością, chyba najfajniejszą rzeczą jest mapa. Mapa jest całego świata, która pokaże wam, jak ona wygląda. Jeszcze troszkę większe. Okej, okay, to jest maksimum. Tak wygląda cała mapa świata. Ona jest podzielona na regiony, tak samo morze. Widzicie, jest bardzo duży. I jeśli wam się wydaje, że to jest odległość stąd dotąd jest bardzo malutka, no to się zdziwicie za chwilę, że jest dość spory rozstrzał. Okej, okay, na mapie oczywiście są takie ikonki, które zauważyliście, i to są zadania, które zdobywamy od naszych NPC-tów, którzy mieszkają w tej wiosce. Oczywiście wszystko jest generowane losowo, zadania również. I nasze zadanie jest teraz dojście do tego polany, pastwiska, jakbyście to nazwali. I taki mamy cel. Ale żeby to zrobić szybciej, zrobimy płynięcie łódką, którą wcześniej zdobyłem. I wystarczy, że klikniemy W i sama ona leci, tylko sterujemy na wsadzie. Można brać kamerę. Jest coś bardzo fajne. Gra bardzo przypomina Legend of Zelda, tą serię, którą oczywiście nie grałem, bo mam tylko PC-ta, nigdy nie miałem Nintendo, żadnych systemów. Tak, wchodzimy i mamy po prostu właśnie bohatera, on dostaje przedmioty, zadania. Nie widzę żadnego motywu, żebyśmy levelowali jakoś, albo punktów doświadczenia. Może to jakoś się później pokuwuje, nie mam pojęcia, nie powiem teraz tego. Ale na świecie oczywiście są mopki różne, jakieś kwiatki zbieramy, pod z tego robimy różne mikstury, typowy standard crafting. Oczywiście grafika jest voxelowa, taka jak w Minecrafcie, lepsze porównanie. Wszystko kwadratowe, kanciaste. Niektórym się to podoba, niektórym nie. Na pierwszy rzut oka, co ta przeszkoda tam mi poszła. Wow, wow! Wow. Ok, zginąłem. Dobra, no chyba nie pójdziemy w tym kierunku. Oczywiście piwnice się zrespawnowali nagle. Na tym nie zauważyłem. Ale przy okazji wam pokażę wioskę, jak ona wygląda. Wiosce, jak to wiosce, mamy różne stacje craftingowe. I właśnie PC-tu, którzy nam dają zadania przeróżnej maści. Ale chcę sprawdzić, czy właśnie możemy wszędzie tej łódki używać. Trochę dziwny dźwięk, jakby ktoś wodę spuszczał z kranu. Bywamy. Chciałbym wam pokazać walkę, ale jest ona dość dziwna. Znaczy nie prostawię jeszcze jej spinie. Mamy oczywiście taki atak. Jakieś buffowanie. Możemy rolować. No i oczywiście blok i podstawowy atak. Tu mamy właśnie PC-tów jakiś. Dobra, witamy, witamy. Nie możemy ich atakować. Mamy oczywiście cykl dnia i doby. Dnia i wieczoru właściwie. Możemy znaleźć łóżko i w nim spać, albo właśnie podejść do gospody i za opłatą
porozmawiać. Oczywiście PC to jest wasz, są regenerowani losowo. Są różni, czasami mają takie same imiona, co zauważyłem. Dobra, takie zadanie. Okej, widzicie, tutaj mamy... czasami się właśnie pojawiają ikonki nad głowami, takie właśnie takie krzyżyki albo serduszka. Nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Ale widzicie, że już dostaliśmy nowe zadanie i ono ma 3 gwiazdki, a tamto z tyłu, mimo że jest podobne, ma 4. Czyli chyba jeszcze nie dla nas. Pogadajmy jeszcze z tą babką. Myślę, że to kobieta jest, tak? Mój ulubiony jest... O, widzicie, dialogi prawie jak Wiedźminie. Ale pójdźmy na tą wyspę. Jest przyjemnie. O, dobra, mimo że nie tak przyjemnie jak myślałem. O, mogę puścić sobie. I samo sobie płynie. A ja mogę w tym czasie coś sobie porobić. Kamerka obrócimy. Mamy słoneczko, chmurki. Ładnie. Nie wiem, co będzie na tej wyspie. Bo oczywiście świat jest generowany osobo. Tam widzimy, że coś się naparza. Może tam podejdziemy. Dziwne rzeczy się dzieją, czy to... Wow! Ale ja już mam łódkę, czemu sobie jeszcze raz łódkę? A, o to chodzi. Tylko, że ja to jest nic z tej muzyki, tylko ja chcę zbadać tą wyspę. Co się kurwa dzieje? Przepraszam za to, ale nie wiem, co się dzieje w tej grze teraz. Czy to są truskawki? Okej, będę musiał później to ściszyć. Weźmy gdzie indziej. No i widzicie, jest to dość randomowe. Jakieś truskawki, buraki mnie biją. To coś jest bardzo dziwne. Jest coś dość dużo. A ja nie jestem w stanie za bardzo zobaczyć, porozmawiać o życiu. Jeszcze podpłynimy do tamtej wyspy, jest on dość blisko. Dlaczego jest ta ikonka? Właśnie to jest problem w tej grze, że nie ma nic za bardzo powiedziane co i jak. Nie ma żadnego tutoriala, nic nie tłumaczone nie jest. O, widzę coś ciekawego w horyzoncie. Możemy... Może ja puszczę to i obejrzymy, tak? Chyba ryb nie ma. No dobrze. A, okej, już wiem, co to jest. To jest kapliczka, przy której powinniśmy... Nie wiem, skąd mam magiczny flet. Spoko. Ta kapliczka jest jakby naszym respawnem pointem, gdzie umrzemy, to tam się pojawimy. Jest zaznaczone właśnie tą niebieską kulką. I... No i oczywiście jak umrzemy, to teraz się pojawimy właśnie na tej wysepce. I z tej wysepki będę musiał dalej podróżować. Dobra, wysiadamy. Może się napijmy. Wystarczy? Siok. Kurka is island. Okej. Tu widzę, jakieś biegają. Znaczy nie wszyscy są agresywni, to jest dość losowo. Tylko szkoda właśnie, że z odległości nie można za bardzo widzieć, kto jest agresywny,
to jest pasywny dla nas. Ale zobaczmy tą kapliczkę. Bo przyda nam się jakiś respawn point, żebyśmy nie ginęli tak szybko. Okej. No, takie to życie jest. Nagle pojawia się 4. I szybko je skasowali. Może bumerangi mają? What the fuck? Dobra. To no, było na tyle, jeśli chodzi o Cube World. Pokazałem wam podstawy tego świata, co w nim można robić. Jeśli wam się podobało, to dajcie znać w komentarzach. W komentarzach piszcie, co byście chcieli zobaczyć, czy chcecie kontynuować tę serię. Oczywiście dajcie supy i łapki w górę. I te dzwoneczki trzeba klikać, to też ważne. A ja się żegnam z wami serdecznie, cześć i na razie.